nazywa. Tu można iść na striptease przy piwie. To jest typowy salon samochodowy tutaj dla w Ameryce. On się różni dużo od tych w Europie. Przede wszystkim różni się tym, że w Europie rzadko się zdarza, żeby samochody były wystawione na zewnątrz, przynajmniej w takiej ilości. Tutaj w większości salonów samochodowych jest właśnie tak, że większość samochodów, a praktycznie wszystkie, które oni mają akurat do dyspozycji, są wystawione na zewnątrz, można obejrzeć, przejechać się. A to jest Ford Probe, jeden z samochodów, które się nam najbardziej podobają tutaj, w jednej z najładniejszych wersji. Ford obecnie współpracuje na dosyć szeroką skalę z Mazdą, skutkiem czego nowe modele to wewnątrz z reguły silnik Mazdy, przede wszystkim w tych mniejszych samochodach typu Escort czy właśnie. To jest Ford Mustang, niektóra wersja jest wyposażona w silnik 225 koni. To jest ostatnia wersja na 91 rok Forda Probe i inne samochody. Przepraszam za mój głos, ale ostatnio byłem troszeczkę przeziębiony. Jeszcze mi też troszkę to zostało, że mam taką lekką chrypkę. Tak poza tym, bo nasza okolica, są tam takie dosyć duże magazyny.